Szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat gliwicki, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów, rodziców oraz wsparciu starostwa, bez komplikacji przeszły do systemu zdalnego nauczania. W momencie, kiedy zajęcia zostały zawieszone, nauczyciele natychmiast nawiązali kontakt z rodzicami, opiekunami naszych uczniów, żeby przesyłać różnego rodzaju materiały, filmiki, linki, żeby wspomóc tych rodziców w zagospodarowaniu tego czasu. Opanowaliśmy w ekspresowym tempie, w wyniku samokształcenia, kształcenia koleżeńskiego, nowe technologie. Nasi uczniowie, przecież dorośli ludzie, dojrzali nastolatki, pomagali nam w tym bardzo aktywnie i z pełnym sukcesem cała szkoła realizuje e-learning ze wszystkich przedmiotów. Zdalne nauczanie, które nasze szkoły realizują bardzo dobrze, w sposób, myślę, perfekcyjny. Nie boję się użyć tego słowa. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj nauczycielom i osobom, które przyczyniły się do nauczania zdalnego naszych uczniów. Aby nauczanie zdalne było możliwe, konieczne są odpowiednie narzędzia, w tym komputery. Gliwickie starostwo postarało się, by potrzebny sprzęt trafił wszędzie tam, gdzie jest niezbędny. Na ten cel powiat pozyskał 80 tysięcy złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakupionych zostało 35 laptopów dla naszych jednostek oświatowych. Dla uczniów najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym to jest element rozpoznania i diagnozy wśród uczniów, tych, którzy najbardziej potrzebowali tych komputerów, których możliwości rodzinne, sprzętowe nie pozwalały na zdalne nauczanie. Startowaliśmy od własnych zasobów, posiłkowaliśmy się zasobami szkolnymi i też dobrze, że były i można było się posiłkować. W trakcie e-learningu otrzymaliśmy również 10 laptopów, które pomogły uczniom i tym nauczycielom, których na przykład sprzęt w trakcie już zdążył zawieść ich własny, bo takie sytuacje też już są w tej chwili dość powszechne. 3 laptopy trafiły do uczniów zespołu szkół specjalnych w Knurowie. Poszły one do dzieci z rodzin wielodzietnych, więc wiadomo, że jak jest 5 dzieci, 1 laptop, no to jest to utrudnione. Wręcz doby brakuje. W tym momencie dziecko korzysta tylko i wyłącznie nasz uczeń z tego laptopu, więc wiadomo, że jakość tego nauczania na odległość jest zdecydowanie lepsza. Po zakończeniu nauczania na odległość laptopy trafią do zasobów poszczególnych placówek oświatowych.